Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kręcę go sprzed hali widowiskowo-sportowej w Toruniu i nie jestem tutaj przez przypadek, ponieważ dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić zagadnieniom związanym z celami. Sportowcy co rusz stawiają sobie pewne cele, zdobycia kolejnych trofeów, pobicia kolejnych rekordów. Dlatego dzisiaj chciałbym się zastanowić, czy warto ten sam sposób działania przenieść na grunt tradingu, czy naszego po prostu życia. Zacznijmy najpierw może od tradingu. Otóż, czy warto stawiać sobie takie cele typu muszę zarobić 10% w tym miesiącu albo 10% w tym roku? Osobiście uważam, że jest to jedna z najgorszych metod funkcjonowania czy podejścia do giełdy, z tego względu, że starając się prognozować wyniki swoich strategii na giełdzie, tak naprawdę opieramy się tylko i wyłącznie na nadziei, a nie na racjonalnym myśleniu. I im bliżej będzie dobiegał, im bliżej będziemy tego deadline'u, który sobie wyznaczymy, tym możemy popadać coraz większą frustrację spowodowaną tym, że na przykład nasze wyniki nie zbliżają się do tego celu, który sobie gdzieś wyznaczyliśmy. Dlatego w kontekście tradingu moje podejście jest zupełnie inne. Zwracam uwagę nie na to, ile chciałbym zarobić, czy ile powinienem zarobić, ale po prostu skupiam się na samym tradingu. Celem samym sobie nie jest ilość zarobionych pieniędzy, tylko jakość moich zagrań, jakość mojego handlu. I tylko i wyłącznie na tym się skupiam. Na drodze do osiągnięcia tego celu pieniądze są tak naprawdę tylko nagrodą. Nagrodą za to, że konsekwentnie, zdyscyplinowanie trzymam się założeń swoich strategii, a nie są celem samym sobie. I moim zdaniem jest to najlepsze podejście, ponieważ daje olbrzymi komfort psychiczny. Z jednej strony nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli spotka nas jakaś seria strat, ponieważ konsekwentnie trzymamy się naszej strategii, nie popełniamy błędów i wiemy, że to jest po prostu część tej naszej zabawy i że z czasem te wyniki się po prostu odwrócą, czy znowu wrócimy na odpowiednie tory. Tylko po prostu kwestia czasu. Tak? Dlatego moim zdaniem powinniśmy skupić się jako traderzy nie na tym, żeby osiągać jakieś stopy zwrotu, które sobie sami założymy, ale przede wszystkim na tym, żeby zrealizować zgodnie z planem założenia naszej strategii. Tak? I z czasem po prostu wyniki przyjdą same, a naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie konsekwencja i dyscyplina w działaniu, a nie mrzonki i nadzieja na temat tego, co byśmy chcieli sobie osiągnąć, czyli zyskać. I taki sam schemat działania przekładam też na życie codzienne. Kiedyś miałem taki problem, że co roku, na początku każdego roku tworzyłem sobie listę z celami, które chciałem w danym roku osiągnąć. Tak? Bardzo mocno je nawet precyzowałem, żeby uszczegółowiałem, żebym wiedział dokładnie, do czego mam dążyć. Kiedy zbliżała się końcówka roku, okazywało się, że połowa, czy może nawet więcej tych celów nie została w ogóle osiągnięta, czy nawet się nie zbliżyłem do połowy, do ich realizacji. No i to wzbudzało we mnie pewną frustrację. Tak? Przerzucałem te cele na kolejny rok i znowu, mimo tego, że jestem osobą taką konsekwentną, no to z jakichś względów nie udawało mi się tych rzeczy osiągnąć. No a ta frustracja gdzieś narasta. Tak? Cały wewnątrz, podświadomie ona tam jest i wpływa negatywnie na emocje czy na funkcjonowanie w życiu codziennym. No i właśnie taki sposób funkcjonowania jak tradingu, tak? Czyli skupiania się nie na pieniądzach, nie na tym, ile chcę zarabiać, ale na tym, żeby moja jakość mojego tradingu była na jak najwyższym poziomie, okazała się również dobrą drogą, jeśli chodzi o życie codzienne. Cele w życiu nie mają być metą, do której mamy dobiec i nasze życie się skończy, tylko mają być punktami kontrolnymi na trasie, którą pokonujemy. Życie jest tą trasą, a nasze cele mają być takimi tylko drogowskazami, które pokazują, czy faktycznie podążamy w dobrym kierunku. Ale najważniejsze nie są właśnie te drogowskazy, tylko ta droga, którą podążamy. Tak? Musimy się skupić na tym, co jest tu i teraz, na teraźniejszości, a nie na przyszłości, na tym, co będzie i wybieganiu tego, jak chcielibyśmy żyć, jak chcielibyśmy swoje życie odmienić.
Zmiany musimy zacząć już teraz i ją konsekwentnie realizować. I do tego nam potrzebna jest właśnie ta droga. Nie punkt oddalony gdzieś w przyszłości, tylko to, co się dzieje teraz, ta droga, którą podążamy obecnie. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki.